Witajcie na kanale Sławek Motovlog. Gdzie ja dzisiaj jadę? Ano, jadę w jedno fajne miejsce, na tamę wojskową. Tam będę się wyluzowywał. Postanowiłem wyskoczyć, liznąć trochę czadowej jazdy. W ten sposób można się, fajnie pany, wyluzować. Można sobie puścić jakąś muzyczkę i lecieć sobie, gdzie tylko chcecie. Ale właśnie, po co ja się tak spieszę? Przecież wyskoczyłem sobie. Ha, no właśnie, adrenalinka. To jest to, co lubimy. Dam ciszej trochę. Adrenalinkę wszyscy chyba lubią poczadować sobie. Tylko, że właśnie po mieście to sobie nie za bardzo możemy poczadować. Bo to jest miasto, to trzeba jeździć powoli, ostrożnie, a nie świrować pawiana. Dlatego ja staram się zwykle wyjeżdżać, jeździć w ogóle gdzieś tam, jak chcę poświrować, bocznymi drogami gdzieś, najlepiej w teren, gdzieś tam, gdzie auta nie jeżdżą, gdzie ludzie nie chodzą. Chociaż nie za bardzo się da, a w takim dużym mieście na przykład, no też się nie da. Ale ja jestem w małym mieście, więc mogę sobie pozwolić na jakieś wyskoki w teren. Bo terenu u nas jest dużo i można sobie nawet moplikiem wjechać o w takie fajne, czadowe miejsce. Czadowa. Tylko by trzeba było jakieś lepsze światła. Tak świruje pawiana. Ale widzicie, jak fajnie świeci? Świeci aż na drugą stronę. Patrzcie, jak ładnie świeci. To oczywiście długie, bo krótkie są takie. Ale patrzcie, jak przywalę długimi i oglądamy sobie drugi brzeg. Haha, ale czad wymyśliłem. Tylko właśnie to jest ta dupa w moplikach, że ja sobie mogę tu kręcić, a to się nie kręci. Że lampa jest taka centralna. Ale fajnie widać. Flaming. Dwa flamingi. Ale czaduwa. I odbijają się jeszcze w tym, w lustrze wody. Tak się, tak samo można tak się bawić, tak jak ja się bawię teraz. Jak widzicie, da się. Wszystko się da i wcale nie jest zimno i wcale nie jest ciemno, jak masz lampę. Bo jak masz dobrą lampę, to dobrze widzisz. Tu by się przydały właśnie jakieś czadowe jeszcze halogeny takie LEDowe, które by dawały czadu na boki i można normalnie sobie jeździć i oglądać świat wieczorem i znaleźć coś takiego, bo ja w dzień tego nie widziałem, a w nocy widać takie czadowe właśnie obrazki i można zrobić. Nie da się. No ale ślisko, ale na tym muchu mnie zarzuciło, bo tu mech jest, patrzcie jaki zielony. Można się tu wysypać fajnie. No, to jest ślizgawka trochę. Dobra, robimy podjazd. Lewa czy prawa? Lewa. Jest! Po schodach nie! A, zrobimy jeszcze jeden. Open your eyes! Elegancio.
taki zrywka. No, taka sobie jazda. Żadna rewelacja. Żadna wielka rewelacja. Ale było. Gdzie lecimy? A nie wiem właśnie, gdzie lecimy. A tutaj. I taką jazdę, panie, przeżyłem, jadąc po parku. Trochę rozwalony ten park już jest po powodzi, bo to było wszystko zmyte, rozmyte wodą. I trochę te parki ucierpiały z tej strony od rzeki, bo tam dalej to już jest trochę lepiej. No, porozwalany ten asfalt, już nikt tędy nie chodzi. Można co najwyżej mopikiem przejechać. Gdzie lecimy? A tutaj spróbujemy. Fajne światełka. To jest starczy. 90. Widzicie, on już inna muzyczka i już inna jazda jest. Trzeba właśnie sobie stworzyć klimat taki, no właśnie, ale nie do takiej jazdy znowu po mieście z taką szybkością. To chyba przesadziłem. Dobra, następna. A następna też ta sama wykonawczyni i też czaduwa. Ale to, no zobaczymy. No nie, jednak nie, ostro daje też. A gdzie ja zajechałem? Miałem już jechać do domu, ale gdzieś mnie wyciągnęło jeszcze światełka. Tam były żółte, a tu są białe. O, już wiecie co się robi? Zaczyna mnie rzucać. Robi się ślisko. Zrobiła się mgła i zrobiła się chyba taka gołoleć, że już droga jest taka mokra i śliska. Więc zwolniłem. A, miałem wolniej jechać. No, ale już się nie da. To może już się pożegnam z wami zaraz, zanim gdzieś wybombię. No to trzymaj, Kasie! Do zobaczyska! Do jutra! Jutro też gdzieś polecę. O, zepsuło się. BMW się zepsuł. Niemożliwością to jest. No to trzymaj, Kasie! Do zobaczyska! Hej!
dziurę. I'm going to hell.